Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Poniedziałek, 22 lipca. Zapraszam na przegląd wiadomości radia SBS. Przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Prezydent USA Joe Biden ogłosił, że wycofuje swoją kandydaturę z reprezentacji demokratów w zbliżających się wyborach prezydenckich. Jego decyzja o ustąpieniu, ogłoszona w liście opublikowanym w mediach społecznościowych, nastąpiła po tym, jak demokraci coraz liczniej wypowiadali się, wyrażając obawy dotyczące bystrości umysłu 81-latka i jego zdolności do wygrania pojedynku z republikańskim rywalem Donaldem Trumpem. Prezydent Biden napisał na Twitterze: Służenie jako wasz prezydent było dla mnie największym zaszczytem w życiu. Jako potencjalną kandydatkę demokratów na prezydenta poparł Kamala Harris. Kamala Harris, amerykańska polityk i prawniczka hindusko-jamańskiego pochodzenia, pełni funkcję wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest pierwszą kobietą, afroamerykanką i pierwszą osobą pochodzenia południowoazjatyckiego na tym stanowisku. Premier Anthony Albanese zamieścił na portalu X wiadomość, w której podziękował Bidenowi oraz udostępnił tweet prezydenta, w którym ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Albanese napisał: Dziękuję za pańskie przywództwo i służbę, prezydencie Biden. Sojusz Australia-USA nigdy nie był silniejszy dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu na rzecz wartości demokratycznych, bezpieczeństwa międzynarodowego, dobrobytu gospodarczego i działań klimatycznych na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń. Wołodymyr Zeleński podkreślił, że Ukraina jest wdzięczna prezydentowi Bidenowi za jego niezachwiane wsparcie dla ukraińskiej walki o wolność, które, jak dodał, wraz z silnym dwupartyjnym poparciem w Stanach Zjednoczonych było i nadal jest kluczowe. Donald Trump szybko zareagował na ogłoszenie prezydenta Joe Bidena o wycofaniu jego kandydatury z ubiegania się o reelekcję do Białego Domu w 2024 roku, publikując post w serwisie Truth Social, w którym ostro skrytykował prezydenta Bidena za to, że nie nadaje się do pełnienia funkcji prezydenta. Mieszkańcy Strefy Gazy z zadowoleniem przyjmują spotkanie, które odbyło się w weekend pomiędzy Fatahem i Hamasem w Chinach. Spotkanie wzywające do prawdziwego pojednania i jedności wśród Palestyńczyków. Libański fotoreporter, ciężko ranny podczas izraelskiego ataku na południowy Liban, niósł w niedzielę znicz olimpijski w Paryżu, aby uczcić dziennikarzy rannych i zabitych w Strefie Gazy. Premier Nowej Południowej Walii, Chris Minns, zastanawia się, co można zrobić, aby zapobiec takim tragediom, jak ta, która miała miejsce we wczorajsze popołudnie. Podczas wypadku zginęło dziecko i ojciec. 40-letni ojciec, który przybył z Indii w zeszłym roku, zginął próbując ratować dwuletnie bliźniaki. Ich wózek wpadł na tory kolejowe na stacji kolejowej Carlton na południu Sydney. Ulepszony pocisk uderzeniowy został pomyślnie wystrzelony po raz pierwszy z australijskiego niszczyciela. Ten fakt wskazuje, że marynarka wojenna zwiększyła siłę ognia. Według Newspol Anthony Albanese i Peter Dutton usilnie starają się pozyskać większość wyborców, którzy poparliby ich jako preferowanego przywódcę Partii Pracy i Partii Liberalnej. Australijczycy otrzymali ostrzeżenie, że całkowite usunięcie zakłóceń w systemach komputerowych dotkniętych globalną awarią technologiczną może zająć nawet 2 tygodnie. Microsoft uważa, że awaria spowodowana błędną aktualizacją oprogramowania CrowdStrike dotknęła ponad 8,5 miliona urządzeń korzystających z systemu operacyjnego Microsoft. Premier Donald Tusk komentuje rezygnację Joe Bidena z ubiegania się o reelekcję. Wiele razy podejmowałeś trudne decyzje, dzięki którym Polska, Ameryka i świat były bezpieczniejsze, a demokracja i wolność silniejsze. Wiem, że kierowałeś się tym samym, ogłaszając ostatnią decyzję. Zdaniem polskiego szefa rządu mogła to być najtrudniejsza decyzja, jaką w życiu podjął Joe Biden. Byli szefowie służb specjalnych będą zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Dzisiaj rozpocznie się jawne przesłuchanie pułkownika Krzysztofa Wacławka, szefa
szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2020-2023. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu, alarmują epidemiolodzy. Coraz więcej pacjentów z chorobami przenoszonymi przez kleszcze trafia m.in. do klinik chorób zakaźnych w Białymstoku. Na choroby przenoszone przez kleszcze narażeni są też żołnierze patrolujący polsko-białoruską granicę. Wojskowy Instytut Medyczny przygotował dla nich specjalny program profilaktyczny. Żołnierze mogą też korzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu. I jeszcze informacja walutowa. Dolar australijski jest dzisiaj wart 67 centów amerykańskich oraz 2 złote i 63 groszy. Przegląd wiadomości Radia SBS przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.